Państwa na codziennym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja mam na imię Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia z Państwa strony. Super, dziękuję bardzo. Są potwierdzenia, w takim razie zaczynamy już nasze dzisiejsze szkolenie. No i jeżeli chodzi o kalendarz, to tutaj w zasadzie no szału nie ma dzisiejszego dnia, w zasadzie nic się nie dzieje. Jedynie no po godzinie 10, po godzinie 11, a w zasadzie wczesnym popołudniem mogą się pojawić jakieś uwagi dotyczące polityki monetarnej ze strony ministrów finansów Unii Europejskiej, bo to dzisiaj jest w agendzie spotkania właśnie tych oficjeli. Natomiast nie będzie to na tyle ważne, że tutaj będzie to jakoś silniej ruszało nam rynkiem, chociaż euro-dolar w zasadzie no nie ma takiego konkretnego trendu w ostatnim czasie, natomiast to sobie zaraz jeszcze omówimy przy wykresach H4 oraz na W1. No generalnie w Stanach Zjednoczonych w piątek bardzo dobre dane pod względem wzrostu zatrudnienia, 313 wobec konsensusów, które no tutaj mniej więcej w okolicach 200 tysięcy oscylowały. Bardzo wyraźny ten wzrost zatrudnienia, w zasadzie największy od 2016 roku. Ostatni mieliśmy taki wzrost powyżej 300 tysięcy. Natomiast on świadczy o dwóch rzeczach, to znaczy o jednej w zasadzie rzeczy, chociaż nie, może o dwóch, faktycznie o dwóch, czyli przede wszystkim o tym, że jednak mamy w dalszym ciągu zastój na rynku pracy, co jest takim dosyć negatywnym sygnałem dla rezerwy federalnej oraz to też jest negatywny sygnał dla rezerwy federalnej, że mamy do czynienia z niską produktywnością. Dlaczego jest to negatywny sygnał dla rezerwy federalnej? Oznacza to, że mamy ten zastój na rynku pracy, czyli generalnie są tutaj plusy utrzymywania powiedzmy tej relatywnie akomodacyjnej polityki monetarnej, czyli generalnie Fed w tym momencie ma sygnał do tego, żeby nie śpieszyć się z podwyżkami. Widać, że jednak, przepraszam, ten wzrost zatrudnienia nie idzie w parze z bardzo silną presją inflacyjną, co oznacza, że dolar no tutaj powinien raczej nie otrzymać jakiegoś bardzo wyraźnego wsparcia, czyli teoretycznie jesteśmy w takiej fazie uśpienia na euro-dolarze, natomiast później już w momencie, kiedy euro powinno dostać jakiś pozytywniejszy sygnał ze strony gospodarki, no to wtedy euro-dolar powinien ruszyć wyżej. Generalnie dolar australijski bardzo silny ze względu możliwie na to, co dzieje się na rynkach akcyjnych, bo rynek akcyjny zareagował oczywiście pozytywnie na raport NFP, właśnie ze względu na to, że jednak pokazuje, że gospodarka jest silna, bo zatrudnia, natomiast z drugiej strony nie wskazuje to na to, że rezerwa federalna będzie jakoś szybciej działać od strony podwyżek stóp procentowych. Generalnie no, kalendarz wygląda na ten tydzień dosyć interesująco, natomiast dzisiaj no tutaj kompletnie w zasadzie nie ma czego omawiać dzisiejszego dnia, oprócz tego posiedzenia, na którym może coś, jakieś pojedyncze uwagi dotyczące polityki monetarnej, czy kursu wymiany mogą się pojawić. Oczywiście tutaj jeszcze jedna rzecz, która nie jest jakby w agendzie, ale oczywiście pod względem kursu walut to się może pojawić, czyli wojny handlowe. Wojny handlowe oczywiście to jest kluczowy temat w tym momencie, między innymi dla dolara australijskiego oraz dla dolara kanadyjskiego, ale również europejskiej waluty. A jakie dzisiaj rynki sobie omówimy? Będzie to euro, dolar, USD CAD, AUD, USD DAX, ropa oraz złoto. I tutaj pozwolę sobie ten kalendarz zaprezentować, może nie będę go omawiał, natomiast
Serdecznie oczywiście zapraszam do tego, żeby się zaznajomić z tym kalendarzem, ze względu na to, że nie będę dzisiaj omawiał tego, co jest dzisiaj, no to warto się właśnie zaznajomić z tym kalendarzem na bieżący tydzień, czyli przede wszystkim ogromna ilość danych ze Stanów Zjednoczonych, no i również odczyty z chińskiej gospodarki. Te dane ostatnio z chińskiej gospodarki nieco lepiej, chociaż no, trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że są jeszcze one nieco związane z tą sezonowością, która dotyczy tego, że mamy właśnie okolice stycznia oraz lutego, obchody Nowego Roku w Chinach. Natomiast no, zachęcam oczywiście do zapoznania się z tym kalendarzem, natomiast my przechodzimy sobie już do analizy. I na początku euro-dolar. Tutaj lekkie odbicie po spadkach, które miały miejsce w poprzednim tygodniu, natomiast biorąc pod uwagę to, jakie były te spadki, no to nie możemy tu powiedzieć o generalnie o jakichś bardzo dużych ruchach w ostatnią sesję poprzedniego tygodnia. Te spadki na euro-dolarze były widoczne wcześniej. Tutaj dosyć sporo namieszał nam Mario Draghi. Na początku no, brzmiał dosyć tak jastrzębie, natomiast później próbował tutaj stłumić te oczekiwania rynkowe. No i oczywiście mieliśmy spadki na euro-dolarze. Natomiast jeżeli chodzi o samą piątkową sesję, to dolar tutaj jakoś się bardzo silnie nie umocnił. Nie miał do tego podstaw właśnie ze względu na te dane płacowe, które się okazują. No nie ma tutaj tak bardzo dużej presji na płace. Natomiast już przechodząc sobie do euro-dolara, no to widzieliśmy jedynie 1/3 realizacji formacji ORGR. W tym momencie kluczowe wsparcie przy zniesieniu 23,6 ostatniej fali spadkowej. No i przede wszystkim będziemy sobie analizować to, co może stać się na W1. No i przechodzimy sobie już do H4. Tutaj widać pierwsza taka reakcja na średnią 50. Tutaj w zasadzie teoretycznie mamy do czynienia z takim sygnałem być może dosyć wczesnym, natomiast potencjalnie jest to sygnał odwrotu trendu, czyli powinniśmy teraz ruszać w dół, jeżeli faktycznie ta ósemka, ta czternastka nam przebije 50. Natomiast nie jest to dla mnie jakiś bardzo, bardzo silny sygnał. Moim zdaniem tutaj powinno się udać wybić te poziomy. Dzisiaj taka sesja właśnie, która powinna skutkować tym, że te długoterminowe trendy jednak powinny wziąć górę, w szczególności jeżeli popatrzymy sobie na W1, widać, że w dalszym ciągu tu jesteśmy w formacji trójkąta, czyli mamy teoretycznie, biorąc pod uwagę ten cały ruch wzrostowy, mamy utrzymany impet wzrostowy, patrząc na wolumen również, no nie mamy jakiegoś bardzo, bardzo niskiego wolumenu w ostatnim czasie. Owszem, na początku tutaj sygnał popytowy bardzo silny, natomiast z drugiej strony tutaj sygnał podażowy ze strony najpierw spadkowej linii trendu, ale również tutaj to zniesienie 161,8. Jak widać, bardzo silny opór właśnie w postaci tego zniesienia. W zasadzie nie udało się nam tutaj świecy zamknąć wyraźnie powyżej tego zniesienia 161,8, więc jeżeli uda się tutaj wybić górą tę spadkową linię trendu, a następnie zamknąć się na W1 powyżej tego poziomu, to jak najbardziej wtedy droga otwarta do dalszych wzrostów i moim zdaniem w kolejnych tygodniach, no tutaj minimum to zniesienie 61,8 tej długoterminowej fali spadkowej z 2014 roku. Natomiast jeżeli mielibyśmy sobie zaznaczyć jakiś taki tutaj potencjalny właśnie miejsce wybicia oraz zasięg, no to właśnie ono wypada w okolicach poziomu 1,27 przy tym zniesieniu 61,8, natomiast moim zdaniem będzie to tylko i wyłącznie chwilowe. Tutaj widać, że wcześniej w zeszłym roku no ta korekta była zdecydowanie większa, natomiast później ruszyliśmy ponownie do wzrostu, więc tutaj nawet jeżeli jeszcze raz przetestowalibyśmy okolice 1,2244, to myślę, że to i tak w dalszym ciągu będzie dobra cena do tego, żeby szukać wybicia na euro-dolarze wyżej. USD CAD, tutaj potencjalne mieliśmy wybicie
z dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. Dolar kanadyjski przede wszystkim zyskiwał na tym, że mieliśmy wyłączenie Kanady z taryf celnych. Oczywiście jest to czasowe wyłączenie, ale Kanada wie doskonale, że musi tutaj iść na pewne ustępstwa z Donaldem Trumpem, gdyż no, gospodarka kanadyjska jest bardzo silnie powiązana z gospodarką amerykańską. Pierwsze obliczenia z Conference Board kanadyjskiego wskazują na to, że no, wzrost gospodarczy osłabiłby się w pierwszym roku o 0,5%, więc jest to dosyć sporo. Później oczywiście dolar kanadyjski zacząłby, znaczy nie dolar kanadyjski, tylko gospodarka zaczęłaby się podnosić ze względu na mniejszy kurs walutowy i pozostałe tutaj ustalenia, jeżeli chodzi o handel światowy. Natomiast no, no, Kanada doskonale wie, że no, musi tutaj iść na pewne ustępstwa, więc teoretycznie nawet jeżeli tutaj to porozumienie nie będzie jakieś bardzo pozytywne dla Kanady, będzie to jednak boost dla dolara kanadyjskiego. I lecimy sobie już do pary USD/CAD i tutaj widzimy właśnie to potencjalne wybicie z dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. Jest, znaczy nie jest to wybicie, tylko i wyłącznie otwarcie ceny poniżej tego poziomu, w związku z tym, że jakby mamy nową sesję, to jest to w zasadzie, nie można tutaj mówić o takim konkretnym wybiciu. Co więcej, nie została zrealizowana ta ostatnia, największa korekta w trendzie, czyli nie mamy tutaj potencjalnego wybicia tej korekty, czyli na razie potencjalnie powinniśmy kierować się do góry. Natomiast moim zdaniem jakiekolwiek porozumienia związane z naftą będą przez dolara kanadyjskiego odczytywane pozytywnie, nawet jeżeli pierwsza reakcja byłaby negatywna, to jednak tutaj ta strefa związana z poziomem 1,30 powinna nam dolara kanadyjskiego utrzymać, chyba że doszłoby do rozerwania nafty, również Kanada byłaby wtedy włączona w taryfy celne związane ze stalą oraz węglem, no to jak najbardziej szansa na wybicie nawet do poziomu 1,35. AUD USD tutaj bardzo pozytywnie na dolarze australijskim. Na W1 mamy objęcie HOSSY, o czym pisaliśmy o poranku. No tutaj, jeżeli doszłoby do rozczarowania danymi inflacyjnymi ze Stanów Zjednoczonych i potwierdziłyby się spekulacje dotyczące tego, że Australia jest wykluczona również z taryf celnych związanych ze stalą. Akurat jeżeli chodzi o stal, to Australia jest bardzo ważnym producentem tego towaru, no to również bardzo pozytywnie dla dolara australijskiego, co mogłoby doprowadzić do wzrostu do poziomu 0,8. Natomiast dolar australijski jest na tyle wyprzedany, że no tutaj szukałbym różnych potencjalnych wybić na właśnie na dolarze australijskim. No i tutaj jedno z tych wybić miało miejsce ze spadkowej linii trendu. No i w tym momencie bardzo silna strefa podażowa przy zniesieniu 38,2. Natomiast jeżeli tutaj nie utworzy nam się jakiś wyraźny sygnał podażowy, czyli świeca spadkowa, no to myślę, że szansa na dojście do 0,8 jest dosyć spora. No i jeszcze rzuciłbym okiem na parę AUD/CAD, która moim zdaniem jest nieco wyprzedana, natomiast oczywiście dwie waluty w tym AUD/CADzie no mają tutaj perspektywy wzrostowe, natomiast technicznie moim zdaniem ta para jest dosyć silnie wyprzedana, więc tutaj teoretycznie szukałbym jakiegoś odwrotu, chociaż no widać dzisiejszy tydzień, bieżący tydzień zaczyna się dosyć pozytywnie, więc dopóki nam się tutaj nie wyklaruje jakiś sygnał spadkowy ze strony W1 czy D1, no to na razie z tą sprzedażą bym się na AUD/CADzie wstrzymał. Ewentualnie tutaj można szukać właśnie naruszenia dolnego ograniczenia
wzrostowego kanału trendowego. Natomiast my lecimy sobie oczywiście dalej. Niemiecki DAX, no i tutaj możliwy pozytywny sygnał popytowy, natomiast no, lekkie cofnięcie po otworzeniu luką wzrostową i bardzo podobna sytuacja do tej sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu dni, kiedy no, DAX nam się podnosił, ale niestety na spadkowym wolumenie, więc niewykluczone, że również taka sytuacja nastąpi tym razem. Widać, że no tutaj otwarcie luką wzrostową, potencjalny właśnie ten sygnał popytowy, czyli przecięcie wolniejszej średniej przez szybką od dołu. Wcześniej mieliśmy taki sygnał we wrześniu, również mieliśmy taki bardzo, powiedzmy, silny sygnał, prawda, bo szukamy tych silnych sygnałów. Mieliśmy również w styczniu tego roku, kiedy no, para nam troszkę tutaj podrosła, więc również taki sygnał mógłby mieć miejsce tym razem. Natomiast no, mnie tutaj martwi ten spadek wolumenu. Wcześniej no, tutaj myślałem o tym, że może to być tak naprawdę wychodzenie sprzedających z rynku, natomiast no, tym razem nie wygląda to już tak dobrze. Może dojść do tego, że jutro również rynek nam się otworzy luką wzrostową. Tutaj widać było dwa właśnie otwarcia luką wzrostową i następnie cofnięcie, czyli będziemy tutaj szukać wybicia wolumenowego właśnie z tej strefy linii trendu spadkowego. No i tutaj mieliśmy takie wybicie pierwsze, potem spadek wolumenu i następnie już wybicie wolumenowe, ale na świecy spadkowej, co nam doprowadziło no, do dosyć głębokiego cofnięcia, więc właśnie tutaj w okolicach 12 530-40 punktów, jeżeli nam się ta sytuacja powtórzy, można będzie tutaj właśnie szukać jakiegoś sygnału sprzedaży. Przechodzimy sobie już do surowców, ropa, WTI i tutaj również formacja trójkąta, czyli bardzo podobnie jak mamy na eurodolarze, utrzymywane jest wsparcie na 61,8, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na H4, to w zasadzie nic takiego ciekawego na H4 w tym momencie nie widać. Dopiero na W1 widać, że tutaj właśnie mamy tą formację trójkąta. Z jednej strony impet wskazuje nam na to, że powinniśmy ruszać w górę, również eurodol. Tutaj akurat mamy indeks dolara, pokazuje nam tą dywergencję, więc jeżeli wsparcie w postaci poziomu 61 dolarów zostanie utrzymane, no to jak najbardziej szansa na wybicie. Natomiast tutaj mamy opór przy 63,75. Przechodząc sobie do wykresu 4-godzinowego, widzimy, że no nie ma tutaj takiego wyraźnego sygnału wzrostowego. Widać, że mamy tutaj taką sekwencję, tworzącą nam się sekwencję spadkową, która no prowadzi przynajmniej w tym momencie technicznie do przetestowania okolicy zniesienia 50,0 przy 61 dolarach za baryłkę. Euro tutaj akurat również mamy, indeks dolara wskazuje nam na lekkie wzrosty, natomiast no moim zdaniem dopiero jakby ta kolejna dywergencja nam się tutaj tworzy, więc no teoretycznie w tym momencie spadek do 61 dolarów za baryłkę byłby na ropie jak najbardziej widziane. No i na samym końcu przechodzimy sobie do rynku złota. Tutaj również nie dzieje się zbyt wiele, natomiast bardzo silne wsparcie poniżej poziomu 1315 dolarów za jedną uncję. Generalnie nie widać żadnego już wpływu na rentowności. Być może w krótkim terminie można szukać jakiegoś wpływu, natomiast obecnie te rentowności się zachowują naprawdę bardzo, bardzo mieszanie, więc raczej zwracałbym uwagę na euro-dolara. No i jeżeli byśmy sobie zobaczyli na euro-dolara, to jak najbardziej wskazanie do tego, żeby złoto nam odbiło. I również jeżeli zobaczymy sobie na wykres D1, ale już bez porównania
bez porównania z eurodolarem, to widać właśnie tą bardzo silną strefę wsparcia przy zniesieniu 61,8, więc tutaj no, można byłoby się pokłócić o szukanie jakiegoś odbicia, w szczególności, że no, w długim terminie złoto wydaje się naprawdę dosyć wyprzedane zarówno ze strony fundamentalnej, jak i ze strony rynkowej, więc no, to wsparcie pierwsze przy 1310, następnie 1300 przy zniesieniu 50,0 wydaje się wytrzymać tą presję sprzedających i następnie będziemy szukać wybicia z tej spadkowej linii trendu. Ja dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w szkoleniu. Zapraszam jutro na godzinę 9:45 oraz życzę powodzenia na rynkach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.